Panie Grzegorzu, dzięki serdeczne. No to jest taki trochę element humorystyczny, bo ja mam trochę czarnego humoru, ale może trochę niespodziewanego, chciałbym powiedzieć, realizmu, prawda? Troszkę pan tutaj mnie zaskoczył, szczęka mi opadła, ale jak po chwili refleksji, to nie jest takie głupie, jakby się mogło wydawać, prawda? Albo takie niedorzeczne. Więc pytanie, proszę bardzo, proszę bardzo. Moje pytanie dotyczy, czy jest możliwość w obecnej sytuacji w Polsce, czy opozycja lub ludzie rozsądni, obiektywni są w stanie wypracować jakąś linię polityczną w sytuacji dla nas niekorzystnej Rosja-Zachód? To znaczy, żebyśmy się jakoś postawili, czy próbowali coś w tej sytuacji porozumienia dla siebie wykreować, wykręcić, coś zdobyć. Bo ja się obawiam, że zostaniemy ponownie nabici w butelkę. Dziękuję. Podzielam pańskie obawy. Ja obawiam się, że za cenę przyzwolenia Rosji na wojnę perską Amerykanie mogą tym razem już bez cienia wątpliwości mogą zaakceptować rosyjską dominację nad Polską, tak? Z wykrojeniem bardzo obszernego akcjonariatu pruskiego w Polsce. Ja się tego obawiam. Czy są środowiska, które coś mogą tutaj wykreować i wystąpić z jakąś koncepcją polityczną? No proszę pana, Polacy nie gęsi, Polacy łebscy ludzie. Jak tylko im właśnie władza ludowa nie siedzi na głowie, jak tylko śruba jest trochę odkręcona, no to zaraz coś tam Polacy myślą, kombinują. Jest w Polsce dużo ciekawej publicystyki i niewątpliwie jest sporo środowisk, które może specjalnie na zewnątrz nie reklamują swojej myśli, ale myślą. No, zła wiadomość jest taka, że starają się te środowiska oczywiście zinfiltrować i moderować ich działanie. Wszyscy rzeczywiści, realni akcjonariusze polityczni atrapy państwa polskiego. Może w pana pytaniu jest ukryte pytanie o jakieś typowanie z mojej strony, żebym ja jakieś tutaj wskazał moich faworytów. Ja tego nie chcę robić, bo i tak rzeczywistość powie sprawdza i wyjaśni się, kto ma jakie intencje i kto czego tutaj chce naprawdę w Polsce. Ja myślę, że polscy patrioci nie powinni trwonić czasu na rozglądanie się za mężem opatrznościowym. Że nie powinni trwonić czasu i energii duchowej na rozglądanie się za tą formacją czy tym wodzem, który ich poprowadzi. Ponieważ polska polityka się właściwie nieustannie od dziesiątków lat, a może nawet od stuleci się na takie drobne się rozmienia, że stajemy na wezwanie, tak, jakiegoś marszałka czy innego wodza i potem najpóźniej w połowie kadencji jest rozczarowany, prawda? Otóż szkoda czasu, szkoda życia na te rozczarowanie. Państwo głosujcie na kogo tam uważacie. Ja was zachęcam, żebyście nawet głosując modlili się jednak o powrót króla, żebyście wyszli z paradygmatu przesądów demokratycznych, ale nade wszystko działajcie realnie na tym poziomie, który jest nam dostępny. Kościół, szkoła, strzelnica.
Jeśli tradycje jakieś właśnie pracy organicznej są do przypomnienia i do wykorzystania, to przede wszystkim te tradycje spod szyldu bohatera narodowego, który powinien mieć 100 pomników zamiast jakiegoś właśnie pruskiego agenta, agenta Prusaków i węglarstwa europejskiego Langiewicza, powinien mieć 100 pomników ksiądz Wawrzyniak. Ksiądz Wawrzyniak, człowiek, przedsiębiorca i społecznik, organizator nie partii jakiejś ogólnonarodowej, nie kandydat do wodzostwa, do dyktatury, tylko człowiek, który stworzył 100, dosłownie ich było chyba 100 kilkadziesiąt rozmaitych organizacji, stowarzyszeń, kas samopomocowych, i to były działania, bez których nie byłoby Polski w 1918 roku. Nie byłoby Polski, bo nie zrobił, wbrew propagandzie piłsudczykowskiej, nie zrobił Polski marszałek wysiadłszy na peronie dworca warszawskiego, nie zrobił żaden generał, ani nawet żaden pojedynczy mąż stanu Polski Polakom nie podarował. Polacy w dużej mierze sami sobie Polskę podarowali, dlatego że byli gotowi na niepodległość, byli gotowi na odmianę koniunktury politycznej. Nie mieli wpływu na tę koniunkturę polityczną, nie mogli zdecydować, przesądzić o tym, kiedy będzie wojna światowa, kiedy się zacznie, a kiedy zakończy. Mogli się tylko modlić o to, żeby zminimalizowane były straty związane z udziałem w tej wojnie światowej. Te straty niestety były przeogromne. My się módlmy o to, żeby one się nie powtórzyły, żeby kataklizm na miarę I wojny światowej nie przetoczył się przez ziemię polskie, dlatego że już nie mamy, prawda, tych rezerw, z których moglibyśmy dopłacić do kataklizmu. Natomiast szykujmy się tak, jak to było właśnie pod auspicjami księdza Wawrzyniaka, organizując nasze życie gospodarcze, życie finansowe, na tym budując jakieś działania w sferze kulturalnej i społecznej, no i stawiajmy szkoły i strzelnice i wtedy z tego może coś będzie. Nie rozglądajmy się za mężem opatrznościowym, nie czekajmy, aż dostaniemy drugiego papieża czy trzeciego marszałka, bo nie dostaniemy być może, prawda? Tylko kościół, szkoła, strzelnica, a nie będzie ani jednego, ani drugiego, ani trzeciego, jeżeli nie będzie własnej kasy. A ta kasa nie będzie się brała z dotacji europejskiej czy z pomocy amerykańskiej. Nikt Polakom nie pomoże, nikt im Polski nie zafunduje. Muszą to sami zrobić, muszą to sobie sami kupić, muszą sobie Polacy sami Polskę zafundować. Thank you.